Boże, o Boże, jakie to jest creepy, nie? To jest po prostu niemożliwe. Jezus Maria, ja wiedziałem! Bonnie, tak jak Bonnie go nie... Bonnie sobie tam stoi, Bonnie! Jakim cudem?! Bo to jest po prostu niemożliwe, jakie to jest realne, nie? Czekajcie, patrzcie. O. No, siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy, and welcome back to Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj sobie powrócimy do FNAF-a. Moi drodzy, przepraszam, że filmiki się ostatnio pojawiają tak w kratkę, raz są, raz ich nie ma, moi drodzy, ale ta przeprowadzka mnie po prostu już wykańcza. To jest po prostu niemożliwe, ile jest pracy przy takiej przeprowadzce. Ja sobie myślałem, moi drodzy, że będzie to trwało jakieś 2-3 dni, natomiast to już trwa 2-3 tygodnie. Ja już po prostu opadam z sił, ale specjalnie dla was nagrywam jeszcze Five Nights at Freddy's, a poza tym jeszcze jest jeden problem. Nie mam internetu! Nie mam internetu i korzystam tak naprawdę z mobilnego cały czas. Jeżeli na przykład chciałem sobie ściągnąć tutaj Five Nights at Freddy's Help Wanted, to moi drodzy, musiałem pojechać na stare mieszkanie z komputerem, musiałem ściągnąć sobie tą grę. I teraz jak ją uploaduję, to renderuje, moi drodzy, jakość jest troszeczkę gorsza niż powinna być, ale mam tylko 20 giga internetu, moi drodzy, czy też 35 mobilnego na miesiąc i muszę to wrzucać po prostu. I to jest po prostu niemożliwe, ale za innego obiecują, że internet się najprawdopodobniej pojawi, tylko w Niemczech to zawsze wiecznie trwa. Dobrze, moi drodzy, koniec tego gadania, nudnego gadania, jak sami widzicie, moja żarówka dalej tutaj wisi. Koniec mojego nudnego gadania o mojej nudnej przeprowadzce, moi drodzy, lecimy z tematem. Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał FNAF VR, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag, dasz radę. Lecimy z tym, bebe. Juniorski, miałeś być bardzo regularny, a póki co lecisz w kulki jak kulkozaur pospolity. Dobrze, moi drodzy, lecimy sobie teraz fajnie, pięknie z temaciorem, a oczywiście polecimy teraz z nocą trzecią we FNAF 1. Mówiliście, żebym zaczął już grać we FNAF 2, moi drodzy, ale zagramy sobie po prostu, jeżeli przejdziemy sobie, po prostu będziemy sobie tutaj chodzili po kolei. Moi drodzy, nie wiem jak... O Boże, znowu tutaj jestem, naprawdę. Dobra, odbieramy go. Halo? Bo możemy na głośno mówiące zrobić. Dobra. Nie mam znowu napisów. Nie mam znowu napisów i to jest taka troszeczkę lekka lipa. O, Pirate Cove. No dobra, mam tutaj grać też nieśmiertelnego, znaczy nieżywego. Jeżeli tutaj Freddy przyjdzie, to mam grać też nieżywego. Tylko że to jest taka troszeczkę lipa, bo ja myślałem, że Freddy się pojawia dopiero jakoś tak później albo coś takiego. Dobra, tutaj znowu mamy ten niebieski pieniążek. Tu idzie chyba najprawdopodobniej już Chica, dokładnie. Chica sobie teraz tutaj idzie. Ona sobie teraz tam na spokojnie przejdzie, dobra, i muszę uważać na Foxiego. Tutaj musimy też uważać na tych, dobra, ten sobie, dobra. Nie wiem dokładnie, gdzie tutaj kto jest, ale ja się czuję tak naprawdę, jakbym teraz tutaj był, nie? Moi drodzy, to jest... Okej, dobra, Chica już tutaj przyszła. Chica już tutaj przyszła, wyłącz to światło, bo to światło mi tutaj w ogóle nie jest teraz potrzebne, nie? Dobra, gdzie jest Foxy? Foxy za sobie teraz dalej tam stoi. Dobra, i mam grać Dead. Tu już widzę, że chyba Foxy idzie z tego, co mi się wydaje, znaczy Freddy, ale nie jestem w sumie pewien. Dobra, musimy uważać teraz tutaj na tego Foxy'ego, bo Foxy... Okej, biegnie, biegnie. Biegnie, zamykamy. Chiki nie ma, okej, możemy otworzyć. Wyłącz to, wyłącz to. Foxy biegnie. Akurat tutaj przybiegnie. Będzie tu. Dobra, przybiegnął. Próbuję mi tutaj otworzyć. Ja nie rozumiem tego. Ja tego po prostu nie rozumiem, bo nie wiem w ogóle, gdzie jest teraz tutaj też Bonnie. Bonnie na razie sobie tutaj jest. Musimy grać nieżywego. Widzicie, nie ma Freddy'ego. Camera audio disabled. Muszę sobie tutaj załączyć te subtitles, ponieważ ja po prostu tutaj nie słyszę, co, ja tutaj, co on tutaj w ogóle do mnie gada cały czas, nie? Dobra, kto tutaj idzie? Chica znowu tutaj idzie, to jest niemożliwe. Znowu tutaj Chica idzie, ale na spokojnie sobie, moi drodzy. Dobra, ona sobie teraz tutaj przyszła, dokładnie teraz sobie tutaj stoi. Uważamy teraz na Bonniego. Tutaj w ogóle... Freddy'ego nie ma, moi drodzy, ja już jestem cały spocony, to jest po prostu niemożliwe, jak to teraz tutaj w ogóle wszystko działa, ale dobra. Chica znowu sobie tutaj przyszła, ja tutaj widzę cały czas. Foxy? Foxy'ego nie ma. Ale... Ale on jeszcze jest chyba za kurtyną. Z tego, co mi się wydaje, to on jeszcze jest za kurtyną. O Boże, ja tutaj słyszę tego...
Frediego słyszę cały czas. To jest niemożliwe. Dobra, Freddy. Chica sobie tutaj stoi cały czas. Chica już poszła chyba, nie? Dokładnie. Chica sobie poszła. W ogóle on mi powiedział, że jeżeli spotkamy się z Freddym, to musimy grać dead, czyli musimy grać takimi, że jesteśmy tak jakby nieśmiertelni. Wiecie o co chodzi? Dobra, idzie sobie teraz tutaj Bonnie. Tylko ja nie wiem, czy on przypadkiem sobie już tutaj stanie. Nie, on sobie teraz tam poszedł. Na spokojnie, on teraz tutaj przyjdzie. Chyba. O Boże, jak ja się tego cykam. To jest chyba to, o czym on mówił. To jest chyba to, o czym on mówił, że mam się nie ruszać. Że mam się nie ruszać. Że mam się nie ruszać. Na spokojnie, Junior! Dobra. Chica tutaj też teraz przyszła. Na spokojnie. Dobra, ten tam dalej jest cały czas. Jestem mega zamknięty sobie teraz tutaj. Ale musimy to przetrwać, moi drodzy. Mamy 30. Bonnie tu jest dalej, cały czas. O Boże, na tego muszę uważać. Dobra, ten sobie poszedł. Chica za chwileczkę też poszła, dobra. Chica sobie poszła. Wyłącz to światło! Wyłącz to światło, no! Co za bezsens. Dobra, musimy uważać teraz na Foxiego, moi drodzy. Ja wiem, że tutaj gdzieś za chwileczkę ten Freddy może przyjść, żeby nie było jakiejś sceny. Czekajcie, bo tutaj... Widzicie? O Boże, jakie to jest creepy, nie? To jest po prostu niemożliwe. Jezus Maria, ja wiedziałem! No przecież on się za szybko pojawia, to jest niemożliwe, no! Moi drodzy, już mieliśmy godzinę piątą, a ty taka scena się zrobiła, co za bezsens, nie? Dobra, moi drodzy, ja muszę sobie zrobić return to menu, muszę sobie załączyć w ogóle tutaj napisy, bo ja dokładnie nie słyszę, co on tutaj gada, bo to jest tak cicho zrobione, że to jest po prostu masakra. Ale moi drodzy, za chwileczkę sobie powrócimy właśnie do gierki z powrotem. Dobrze, moi drodzy, mamy teraz tutaj te subtitlesy załączone, ja sobie zobaczę, co on teraz mi tutaj będzie gadał. No odbierzesz to, no! Hello, hello! Wiem. Okay. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they die. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things start getting real tonight. Okay. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuck into a Freddy suit, try playing dead. Okay. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Okay. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. No dobra, okay. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Nie wiem w sumie, co mi teraz tutaj chciał powiedzieć, ale mniej więcej powiedział coś takiego, że jeżeli spotkamy się z Freddym albo coś takiego, no to musimy udawać nieżywego. No to nie wiem w sumie, czy jeżeli on tutaj na przykład sobie teraz dzwoni, czy coś takiego, czy też nie, ale ten Foxy mnie strasznie zirytował. Wydaje mi się, że tutaj Freddym się tak czy siak nie musimy czym przejmować, bo to jest w sumie dopiero noc trzecia, więc to jest dopiero jedna z początkowych nocy i to jest po prostu mega, nie? Ale no dobra, mówiliście... Już go zaś słyszę, ja już go znowu tutaj słyszę, nie? Moi drodzy, mówiliście mi w ogóle też, powiedzieliście mi, że to, że tutaj monitor cały czas się świeci, to jest takie ułatwienie właśnie, jeżeli chodzi o VR i to jest w sumie dosyć spoko, bo no wiecie jak, sami jak to właśnie wyglądało we Five Nights at Freddy's, że musimy się otwierać ten monitor i tak dalej. Dobra, on chyba teraz już tutaj biegnie, nie, jeszcze nie biegnie, tylko musimy teraz tutaj na niego, moi drodzy, tutaj uważać. Musimy też uważać na Chicę, która za chwileczkę tu sobie tutaj może przyjść, ale wydaje mi się, że one sobie pójdą pierw tam, ten sobie pójdzie pierw tam. Musimy uważać tylko i wyłącznie na Foxiego, który za chwileczkę może tutaj przybiec, tylko że czasami jest on tak zbugowany. Dokładnie, teraz już tutaj biegnie, on teraz już tutaj biegnie, moi drodzy, i chyba Chica już tutaj też dokładnie sobie idzie. Moi drodzy, czasami to jest tak zbugowane, że to jest po prostu masakra, że on niby się tutaj jest jeszcze na tym monitorze, a on tak naprawdę sobie tutaj chce przybiegnąć, nie? I to jest tak, też taka troszeczkę lipa, nie? Ale no dobrze, moi drodzy, czekamy sobie teraz tutaj na Chicę, aż Chica sobie po prostu zmieni miejsce dokładnie na tutaj i możemy teraz, moi drodzy, sobie teraz tutaj zamknąć. Teraz sobie tutaj będziemy czekali na Bonniego na spokojnie, który stoi sobie tutaj. Ja sobie tutaj obserwuję Chicę cały czas, musimy też uważać oczywiście na Foxiego. Dobra, niech ta Chica już sobie po prostu stąd idzie, bo ona mi tutaj w ogóle nie jest potrzebna, nie? Dobra, Bonnie sobie tutaj stoi. Czy ona już poszła? Dobra, ona już poszła, więc możemy sobie teraz tutaj na spokojnie otworzyć, ale możemy sobie to teraz tutaj też nie włączyć. W ogóle te przyciski są tak dramatycznie bez sensu, że to jest po prostu masakra, nie? Dobra, moi drodzy, mamy już w ogóle godzinę trzecią, jak to szybko w ogóle zleciało. Muszę wam powiedzieć, że tutaj bardzo szybko czas leci, bo myślałem, że będzie tutaj w ogóle jakieś cięcie zrobię i tak dalej. Natomiast tego cięcia tutaj nie ma, nie? Dobra, moi drodzy, stoimy sobie tutaj cały czas, czekamy na Foxiego. Nie wiem, gdzie on jest. Ja tutaj słyszę cały czas, nie? Cały czas coś słyszę. Uważamy teraz tego Foxiego. Dobra, bo niego tutaj na razie jeszcze nie. A? Ktoś tu idzie. Chica chyba idzie. Dobra, Chica idzie. Za chwileczkę pewnie Bonnie też tutaj przyjdzie. Dobra, Chica sobie tutaj przeszła. Na spokojnie. Więc ja teraz czekam, aż ona zniknie mi z tego obrazu. I ona się teraz tutaj za chwileczkę pojawi. Dokładnie, teraz się tutaj pojawiła, więc zamykamy tutaj na spokojnie. Teraz musimy też uważać na Foxiego. Ale za chwileczkę czekajcie, bo Chica tutaj cały czas sobie stoi. Bonnie! Tak jak Bonniego nie. O, Bonnie sobie tam stoi! Bonnie!
Jakim cudem?! Ja nie wytrzymam! Jakim cudem on się tutaj pojawił? On się chyba znowu pojawił o godzinie 5. Bo oni sobie tam stoi, bo oni... To jest niemożliwe, nie? Ja nie wytrzymam, moi drodzy, to jest tak schizująca gierka, że ja się po prostu tam patrzałem i nagle Foxy zaczął biegnąć. Biegnąć, ja nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, moi drodzy. Ja nie wytrzymam z tą grą, nie? Bo ona jest zbugowana! Sami widzieliście, że tutaj żadnego Foxy'ego nie było, ja go tutaj cały czas obserwuję. Ja wiem, że on nie lubi być obserwowany, ale jeżeli też nie jest obserwowany, to wtedy wiecie o coś, nie? To jest niemożliwe, nie? Chyba, że jak się wychylę... Widzicie?! Ja nie mogę tak robić! Ja nie mogę tak robić, bo on tutaj za chwileczkę biegnie! Więc ja nie mogę się tak wychylać! Ale wychylę się jeszcze raz! Specjalnie dla was się wychylę, moi drodzy, jeszcze raz, bo to jest po prostu niemożliwe, jakie to jest realne, nie? Czekajcie, patrzcie! A z tej strony? Okej! O Boże! Nie możemy! Nie możemy oglądać! Bez kitu! Moi drodzy! To jest niemożliwe, ale my nie możemy wyglądać zza rogu, bo inaczej Foxy przybiegnie. To jest niemożliwe, nie? Dlatego on mnie wtedy złapał! Dobra, moi drodzy! To jest niemożliwe, w ogóle fajnie, że wy lubicie, jak ja sobie coś takiego testuję, bo to jest po prostu niemożliwe, wiecie o co? Ja sobie po prostu patrzę i on biegnie. To jest niemożliwe, dlatego on wtedy przybiegnął tutaj i mnie zjadł. Tak to byśmy sobie tutaj przyszli, bo już była chyba godzina nawet 5, nie? Ale no dobrze, moi drodzy, ogarniamy temat, teraz jeszcze raz na spokojnie, żeby jakiejś tutaj scenie nie było. O, jakiś pieniążek, patrzcie. Znowu coś zdobyłem, takiego niebieskiego, nie wiem dlaczego, ale jak zaczyna takie coś sobie tutaj dzwonić, to wtedy właśnie dostajemy jakiś tutaj pieniążek, nie? Dobra, gdzie oni teraz tutaj wszyscy są? Ta już tutaj będzie, czeka już tutaj jest. Musimy uważać sobie teraz tutaj na spokojnie, aż ona nam się tutaj pojawi, bo ona tutaj w każdej chwili może się pojawić, dokładnie na przykład teraz chyba też, nie? Nie, jeszcze nie, ale za chwileczkę się pojawi, czekajcie, bo... O, dokładnie teraz się tutaj pojawiła, a Bonnie? Bonnie gdzie jest? Bonnie już tutaj idzie. Nie, Bonnie jeszcze tutaj idzie. Bonnie jeszcze tutaj idzie, czekaj, jest tutaj. Bonnie sobie idzie na spokojnie. Dobra, moi drodzy, bo musimy uważać właśnie tego, na tego Foxy'ego też, żeby nie było sceny. Dobra. Chica dalej tutaj stoi. Chica już poszła. Uważamy teraz na tego, na Foxy'ego, bo Foxy mnie znowu tutaj zje o godzinie 4, nie? To jest po prostu niemożliwe. Ale już się, moi drodzy, tutaj będziemy pomału szykować, nie? Bo za chwileczkę tak czy siak to się tutaj Bonnie też pojawi. Dlatego też za chwileczkę będziemy musieli sobie tutaj zamknąć te drzwi, nie? Czekajcie, nie wiem czy już je zamykać, nie, bo mamy tylko i wyłącznie 20%. I to jest tak... Widzicie to?! On jest za szybki! To jest niemożliwe, nie? Dobra, pobiegną sobie. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Mamy... 2%! No! Ja się muszę modlić, żeby mi dostarczyło energii. Proszę, proszę, patrzcie, jest godzina 5 znowu, no! Ja nie wytrzymam. Zero! Proszę, 6! 6, proszę, dawajcie mi 6. Dajcie mi 6, proszę! Proszę, dajcie mi 6. Dajcie mi 6, już jest jasno, no! Dajcie mi, proszę, 6. Dajcie mi, proszę, 6. 6, ja już... Oh, no! 6, proszę. 6! Jest! Udało się! Ale się udało! Ale się udało! Tak czy nie? Bo teraz w sumie już nie wiem. Nie udało się! Ja, chociaż... Co się teraz stało? Bo to się... No nie, no znowu, naprawdę, ja nie wytrzymam, no co za bezsens, no. Niby się udało, a się nie udało. Ale bezsens, nie. O Boże, dlaczego tu jest Freddy? Dlaczego tu jest Freddy? Dlaczego tu jest Freddy? I co teraz się stanie? I teraz będzie tutaj dwóch? Patrzcie, on wszedł w niego! I jest teraz tutaj dwóch! Czy ja mogę patrzeć na tą kamerę? Oh no! Zamykaj to. Okej, dobra. Na spokojnie, moi drodzy. Bo Freddy tutaj już sobie stoi. Ale ja jestem cały spocony, nie? Już na, tak na maksa. Ja już mega śmierdzę, nie? Dobra, Chica sobie tutaj stoi. To się w ogóle czasami zacina. Wiecie o co chodzi? Że czasami... No nie no, Freddy tutaj jest cały czas. Freddy tutaj jest cały czas. Dajcie mi godzinę 6, proszę was, no. Nie, ja będę miał te drzwi tutaj zamknięte, bo i tak mamy tutaj troszeczkę energii. Bo widzę, że tutaj Freddy cały czas się patrzy, nie? Ja nie wytrzymam, naprawdę. Dlaczego ten Freddy tutaj jest? O co mu teraz tutaj chodzi? Jest! Dobra, moi drodzy, udało się!
To jest po prostu niemożliwe. Ja nie wiedziałem, dlaczego ten Freddy tam jest, ale wydaje mi się, że to jest takie, wiecie, jak żeby już pomału pokazywać, że Freddy się tutaj pojawia i w nocy czwartej tak naprawdę może być dosyć ciężko, nie? Dobrze, moi drodzy, udało się teraz tutaj przejść, zobaczymy, co teraz co tutaj sobie dostaliśmy. Dobra, co to jest? Znowu jakiś Lemon Chica Bar, okej? Dobra, dostaliśmy sobie coś bardzo fajnego, bardzo bym sobie coś takiego fajnego zjadł. Dobrze, moi drodzy, lecimy sobie teraz tutaj z następnym tematem. Mówiliście mi, żebym naprawił wentylację, ale wentylacja jest chyba dosyć ciężka, z tego co mi się wydaje. Za niedługo sobie będziemy zaczynali tutaj, wiecie jak, FNAF-a dwójkę i tak dalej, Parts and Services, wiecie co? Vent Repair, nie bardzo się, Night Terrors, o Boże, Night Terrors, Funtime Freddy. Dobra, zobaczmy co teraz tutaj, o co w tym teraz tutaj będzie chodzić, ale moi drodzy, musimy zobaczyć, o co chodzi właśnie z tymi Night Terrorami. Pull the trigger, close doors, grab and release with trigger, okej, dobra. Press and hold stick, flashlight, okej. Point and pull trigger, teleport, no, survive until 6 a.m. Dobra, może być dosyć ciężko. Dobra, muszę... I co mam teraz tutaj zrobić? Jezus Maria! O Boże, aż mi kapeć zleciał! Ale bez sens, nie? Dobra, ja się mogę teraz teleportować. Dlaczego? Zamykaj te drzwi. O Boże, jakie to jest creepy. Ten... Ja już nie mam baterii! Hello? O Boże! O Jezus Maria, Funtime Freddy tutaj był! Ja nie wytrzymam, ja chyba tego nie przejdę, bo to jest po prostu mega. To jest po prostu mega restart. Dobra, moi drodzy, lecimy sobie teraz tutaj jeszcze raz z tym tematem. Jeżeli tego nie przejdę, to sobie naprawimy ewentualnie chicken, nie? Dobra, tutaj w ogóle też znowu coś mi się... 12 a.m. A jak ja się mam... Poczekajcie, tutaj niczego nie ma. Zaraz tam kogoś słyszę, czekajcie, ja tutaj kogoś słyszałem. I znowu mnie tutaj wystraszył? Ale to jest w sumie nic, bo to jest taka pierdoła, wiecie o co chodzi? My musimy tutaj uważać na Funtime Freddy'ego. Jak ja się mam tutaj teleportować na sam środek znowu, no? Dobra, ten się znowu teraz tutaj pojawił. Hello again, okej? Okay. No dobra, hello again! Ja się chcę tutaj teleportować teraz znowu. O Boże! Funtime Freddy tam był. Funtime Freddy tam był. Okej, okay, dobra, tutaj nikogo nie ma. Uciekaj mi stąd! Uciekaj mi stąd! Dobra, tu go nie ma. To polecimy sobie teraz tutaj. Ten znowu mi tam coś pokazuje. Czekajcie, bo on mnie tutaj próbuje... Jezus Maria! Uciekaj stąd! Uciekaj mi stąd! Bo ja w ogóle muszę tutaj te tak jakby... Te miszki, które tutaj się u mnie pojawiają... To ja muszę tak jakby je... Wiecie jak... Nikać albo coś tego. Uciekaj mi stąd! Uciekaj mi stąd! Hello again! Uciekaj mi stąd! Tutaj też nikogo nie ma. Dobra, lecimy teraz tutaj szybko, 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 szybko! Okej, dobra. O, dobra. Uciekaj! Uciekaj! Jezus Maria! Dobra. O! Jakie to jest mega creepy. O! Jakie to jest mega creepy, bo ja nie wiem dokładnie, gdzie on teraz jest! Dobra, on znowu tam mi coś pokazuje. Tutaj muszę w ogóle te odgarniać. Czy ja mam w ogóle tutaj... czekajcie, bo... Ja jestem teraz! Uciekaj stąd. Dobra! Ja się też widzę! Ja się też widzę! O! Szafy mi teraz tutaj otwiera. Ja muszę na nie uważać, bo mi tutaj takie... Małe jumpscary dają. Szybko, dawaj tutaj! Dobra, tutaj go nie ma. Dawaj tutaj, szybko, szybko, szybko! Dobra, tutaj go nie ma. Dawaj teraz tam, szybko, szybko, szybko! Jezus Maria! No, dlaczego? Jak ja to mam przejść? To jest niemożliwe! Oh no! Ja w ogóle tutaj nawet na środku nie jestem, nie? To jest po prostu masakra, nie? Dobrze, moi drodzy, ja też w ogóle muszę tutaj patrzeć, czy szafa nie jest otwarta, bo jeżeli szafa jest otwarta, to jest też taka troszeczkę lipa, wiecie o co chodzi, nie? I ona była tutaj otwarta i on naprawdę tam jest, dlatego ja też muszę sobie tutaj patrzeć, słuchać mniej więcej, czy ta szafa się otwiera, czy też nie, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, teraz ten sobie tutaj się pojawił. Wydaje mi się, że tak koło trzecie on się może pojawić też w szafie, bo jeżeli on nie potrafi wejść, wiecie jak, ani tędy, to on próbuje wejść też przez szafę i to jest też taka troszeczkę lipa, nie? No, ale no dobrze, moi drodzy, próbujemy sobie teraz tutaj ogarnąć ten temat właśnie z tym Funtime Freddy, nie? Dobra, ty na razie nikogo nie ma, ten sobie znowu tutaj jest. Czasami się to pojawia, naprawdę, i wtedy musimy zamknąć właśnie tą szafę, nie? Dobrze, moi drodzy, lecimy sobie teraz tutaj z temaciorem. Ja wiem, że ty tam gdzieś jesteś, dokładnie musimy też odstraszać tego różowego, śmiesznego, bo on wtedy za bardzo szponci, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, ten tu jest znowu ten niebieski. O, znowu się szafa otwiera. Dobra, on jest tutaj. Nie, to jednak nie szafa, tylko szuflada, komoda, że tak powiem.
Dobra, lecimy teraz tutaj. Ładnie, pięknie, patrzcie. Znowu wiedziałem, że on się tutaj pojawi, bo słyszałem, że on tutaj właśnie przybiegł. Dobra, tutaj na razie nikogo nie ma, tu na razie nikogo nie ma. Moi drodzy, musi się udać, bo już mniej więcej znam tą technikę, jak tutaj mniej więcej sobie to ogarnąć, nie? Dobra, ten sobie znowu tutaj pojawił. Cio, bo on znowu tutaj jest, dokładnie. Szafa jest zamknięta. Na spokojnie, dokładnie. Tu jest wszystko ok. Musimy tak mniej więcej grać, żebyśmy wiedzieli, gdzie co jest pootwierane, nie? Ja w ogóle wychodzę chyba z pola gry, z tego co mi się wydaje, że wy mnie w ogóle teraz chyba też na kamerze nawet nie widzicie. I to jest po prostu lipa, nie? O dobra, ten się znowu tutaj pojawił. Dobra, lecimy teraz tu. Tu jest znowu ten niebieski. Okej, dobra, na spokojnie, która jest godzina? Nie wiem, która jest godzina, ale widzę, że tam znowu jest ten. Dobra, jest godzina trzecia. Za chwileczkę mnie ten niebieski przestraszy. Chyba tu. Ale nie jestem w sumie pewien. Dobra, wiedziałem, że on mnie teraz przestraszy. W tym momencie teraz właśnie wiedziałem. Dokładnie. Tego tutaj nie ma. Tu jest ten fioletowy. O, widzicie? I teraz ta szafa jest otwarta. Nie umiesz się steleportować tutaj, no! Dobra. No ale idź stąd. Dobra. Czekajcie, bo może teraz tutaj stać. Nie ma go. Nie ma go, ale szafa jest zamknięta, więc jest w sumie spoko. Dobra. Na spokojnie, junior. Udać się. Udać się. Udać się teraz. Jest godzina piąta już! Funtime Freddy. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd, Funtime Freddy. Uciekaj stąd, Funtime Freddy. Dobra, tam jest ten niebieski. Szósta, proszę, dawaj szóstą. Tu niebieski przybieg. Ale w sumie jeszcze nie jestem pewien, czekajcie. Tu na razie nikogo nie ma, okej, dobra. Dawaj mi szóstą, proszę. Dobra, tu go nie ma. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd. Dobra, szósta. Jest! Moi drodzy, udało się. Jest godzina szósta. Gdzie jest godzina szósta? Gdzie mi to w ogóle pisze, że jest godzina szósta? Bo ja tutaj nic nie widzę. W ogóle mam tylko i wyłącznie jedną rękę. Co się stało? Jest jej? O. A miałem tutaj jeszcze światełko, okej, dobra. Tylko coś się znowu tutaj oczywiście zbugowało, że ja nie widziałem tej godziny szóstej, bo jakby, że inaczej, nie? Dobra, co teraz tutaj dostałem? Znowu jakiś Pirate Plunder Bar, okej, dobra, dostaliśmy sobie tutaj coś fajnego znowu. Moi drodzy, udało się, przeszliśmy noc trzecią w FNAF-ie jedynce oraz przeszliśmy właśnie coś takiego. Funtime Freddy, tu jest w ogóle też Nightmarione, nie, ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam. W ogóle nie zdobywam tych pieniążków. A wy mi mówiliście, że te pieniążki są bardzo ważne, musimy je szukać, bo w każdej gierce gdzieś one są. Możliwe, że gdzieś tutaj na dole jest, ale tutaj naprawdę niczego nie widzę. Dlatego jest też taka troszeczkę lipa, bo mogłem sobie tutaj w ogóle też poszukać, jak graliśmy właśnie tutaj, jako Funtime Freddy. Tam na pewno byśmy sobie też mogli znaleźć. W ogóle też mówiliście, że ten tutaj się pojawia coraz to bliżej, jeżeli właśnie zbieramy te kasety. Ale moi drodzy, tych kaset zdobyliśmy chyba tylko i wyłącznie jedną. To jest po prostu masakra. O Boże, ja muszę odpocząć, bo to jest po prostu niemożliwe, nie? Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Five Nights at Freddy's VR Help Wanted podoba. Jeżeli nie, zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na górze, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym wideo. Dobrze, godzinki, cześć! Uuu.